Każdy taki produkt przed użyciem należałoby wstrząsnąć. Mieć 700 to znaczy, że w jednym litrze takiego produktu znajduje się 700 gramów czystej miedzi. Wydaje nam się, że dwa produkty są praktycznie prawie takie same i się oprócz delikatnej różnicy cenowej to one się nie różnią. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, sezon sadowniczy już się zaczął. Wielu sadowników już zakończyło cięcie, ale też dzwonią telefony dotyczące nie tylko teraz zabiegów po cięciu, czyli preparaty miedziowe, ale również coś takiego jak manisol, czyli temat bielenia drzew. Rzeczywiście, jeśli mamy tydzień czasu ocieplenia typowo wiosennej pogody, to musimy się spodziewać, że drzewa, które już zakończyły swój okres spoczynku bezwzględnego, w tej chwili mają ten spoczynek wymuszony. I jeśli pogoda pozwoli, to od razu ruszy wegetacja, już soki zaczną płynąć do góry. W takich przypadkach rzeczywiście warto czasami się zastanowić, czy niektórych kwater nie pobielić, aby opóźnić troszeczkę ich wegetację i zmniejszyć ryzyko, że te drzewa przemarzną, jeśli wróci z powrotem zima. Co jeszcze? Oprócz tematu bielenia, wiele telefonów dotyczy miedzi mix, czyli preparatu miedziowego o bardzo takim wszechstronnym działaniu, ale dzisiaj też nie o nim chciałem rozmawiać. Chciałem zwrócić uwagę na ten produkt, który od wielu już lat polecam, zachęcam. Chodzi mi o miedź Max, miedź 700. Tutaj mam taką banieczkę 5-litrową. Proszę Państwa, wielokrotnie o tym już mówiłem. Nagrywaliśmy też Sady i Polemiki z doktorem Wojciechowskim i mówiliśmy o jakości preparatów miedziowych. To jest produkt, według mnie, jeśli chodzi o tlenochlorki miedzi, to ten produkt jest najlepszy jakościowo w tej chwili na rynku. Ma bardzo, bardzo dokładnie zmielone drobinki. Dzięki temu tej miedzi się w tym bardzo dużo mieści. Opakowanie 5-litrowe waży netto 9,25 kg, więc to jest bardzo ciężkie. Dlaczego? Bo te drobinki są bardzo drobne i można je rzeczywiście tak upakować. Oczywiście każdy taki produkt przed użyciem należałoby wstrząsnąć. I to, kto sobie dokładnie przeczyta etykietkę, nie tylko odnośnie dawkowania, to przeczyta też, że produkt należy przed użyciem wstrząsnąć. To jest świeżutki produkt. Data produkcji drugi to jest luty 2023. I jego wystarczy kilka razy przemieszać w ten sposób i możemy wlewać do opryskiwacza. Ale wiele osób zwraca uwagę, że jeśli ten produkt postoi troszeczkę dłużej, powiedzmy postał pół roku na półce sklepowej albo rok czasu, chociaż to rzadkie przypadki, bo raczej mamy ten problem, żeby nadążyć z dostawami tego produktu, ale może się zdarzyć, że gdzieś postał dłużej i wtedy może dochodzić do jakiegoś rozwarstwienia i to mieszanie należy przeprowadzić bardziej energicznie i troszeczkę dłużej. Chodzi o to, żeby po prostu na dole nie zostało nam coś gęstego i ktoś powie, no tak, rzadkie wlałem, a to najlepsze mi się osadziło na dole. Warto takie produkty przemieszać, zresztą nie tylko te. Takie zalecenia dotyczą wszystkich produktów miedziowych, czy to są z naszej firmy, czy z innej. No i cóż, to o mieszaniu tego już mówiłem, produkt też jest taki bardzo silnie brudzący. Trzeba dokładnie później umyć i traktor, i opryskiwacz. Ja mam też, powiem, taką ogromną satysfakcję, jeżdżąc w okresie wiosennym przez rejony sadownicze. Jak widzę czasami i traktor, i opryskiwacz taki niebieski, no to czasami ten kolor już mi od razu mówi, że było coś mojego stosowane. Jeszcze o tej miedzi 700 powiem, proszę Państwa, skąd wynika ta nazwa. Miedź 700 to znaczy, że w jednym litrze takiego produktu znajduje się 700 gramów czystej miedzi.
Natomiast gdybyśmy przeliczyli to na tlenochlorek miedzi, no bo ta miedź przecież tutaj nie jest czysta, tylko w postaci związku chemicznego. Więc to jest wtedy, zajrzę już w ściągawkę, w laptopie mam, normalnie jest 700 gramów czystej miedzi jako metalu na litr, ale jeśli przeliczymy to na tlenochlorek miedzi, to jest tego, uwaga, 1250 gramów na litr. Nasza nazwa wynika z ilości czystej miedzi, nie w przeliczeniu na tlenochlorek. Zwracam uwagę. Dlaczego? Bo jest na rynku wiele produktów, których nazwa wynika raczej z ilości miedzi, ale w postaci tlenochlorku miedzi. Więc jeśli jest produkt, który ma 327 gramów na litr czystej miedzi, no to akurat taką próbkę mieliśmy. W przeliczeniu na tlenochlorek to jest 574. I to są różnice, które wprowadzają troszeczkę nam zamęt. I wydaje nam się, że dwa produkty są praktycznie prawie takie same i się oprócz delikatnej różnicy cenowej, to one się nie różnią. Nie, różnica może być naprawdę ogromna. Nie tylko w jakości, w przyczepności, ale również w zawartości czystej miedzi. No i to tak, chyba tyle, bo i tak za dużo zaczynam mówić tradycyjnie, a chciałem w tym roku robić krótkie filmy, mniej obszerne, skupiające się tylko na jakimś jednym zagadnieniu. Dlatego dzisiaj tylko o tej miedzi 700, a o innych rzeczach trochę szerzej w następnych odcinkach. W tym roku tych filmików, myślę, będzie znacznie więcej. Będą gęściej, ale krótsze. Zapraszam Państwa serdecznie. Pozdrawiam, do zobaczenia.